PKP Cargo rozpoczęło postępowanie sanacyjne. Czy polski przewoźnik jest w takim razie bliski bankructwa? Rząd wprowadza nowy program dotacji na rowery elektryczne, a kurs jedynej rowerowej spółki na giełdzie Dadelo rośnie w 5 dni prawie 30%. Kolejne planowane debiuty na warszawskiej giełdzie. Czy w końcu czeka nas ożywienie na rynku IPO? CD Projekt z nową rekomendacją kupuj wydaną przez swojego byłego pracownika. Czy następuje zmiana sentymentu na JSW? Spółka wydaje się odbijać w końcu od dna. Wszystko to działo się w ostatnich dniach na polskim rynku kapitałowym. Tutaj Piotr Cymcyk, a to jest giełdowy przegląd wydarzeń, czyli GPW dla polskiego właśnie rynku. W tych odcinkach omawiam dla Was wyłącznie to, co ciekawe z polskiej giełdy i z polskiego rynku. Jeśli interesują Cię rynki zagraniczne i gospodarka światowa, no to koniecznie oglądaj też niedzielne wydania Finweeka, jak na przykład ten tutaj ostatni, a tymczasem pamiętaj o łapce w górę, a my możemy zaczynać. Sponsorem tego materiału jest XTB, czyli dom maklerski, dzięki któremu możesz realnie inwestować już od 50 zł miesięcznie. Otwierając konto za pomocą linka, którego podrzucam Wam w opisie tego nagrania oraz w przypiętym komentarzu, można stworzyć swój własny plan inwestycyjny, wybierając spośród ponad 300 dostępnych funduszy ETF. Do tego Twoje niezainwestowane akurat środki, które leżą sobie na koncie, są oprocentowane nawet do 6% w skali roku i mówimy tutaj o środkach w Polsce. Złotych. Odsetki są naliczane codziennie i wypłacane na konta na początku kolejnego miesiąca. No to jest taki bardzo łatwy, prosty i przyjemny sposób na to, żeby podkręcić sobie jeszcze trochę stopę zwrotu z portfela, kiedy akurat nie jesteś obecny na rynku, nie masz pomysłów, co zainwestować, albo na przykład nie chcesz jeszcze inwestować. A jak taki portfel z ETF-ów można stworzyć, to pokazywałem też chociażby w tym odcinku. No a do samego założenia konta odsyłam Cię już do linku w opisie i w przypiętym komentarzu. PKP Cargo pod koniec czerwca bieżącego roku ogłosiło złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania sanacyjnego. Jest to dalszy etap postępowania restrukturyzacyjnego, które toczy się w spółce. Jak dotąd żaden podmiot w kraju o takiej skali działania, jaką ma PKP Cargo, nie zdecydował się na tak drastyczny krok. W spółce zatrudnionych jest blisko 14 tysięcy osób. Sanacja to taki już ekstremalny krok restrukturyzacyjny, który pozwala na naprawdę ekstremalne działania. Można na przykład odstępować od umów, które nie zostały wykonane w całości. Na przykład zakup części nowego taboru albo realizacja jakiegoś nierentownego transportu. Pyk i nie trzeba będzie tego robić. Można dążyć też do odwołania decyzji podejmowanych w ostatnich latach przez stary zarząd. Można też jednak dużo łatwiej realizować zwolnienia grupowe. Można tak naprawdę niemal wszystko, co w upadłości, ale jeszcze bez upadłości. Niedługo po złożeniu wniosku spółka poinformowała, że zamierza zwolnić do 30% wszystkich pracowników i niektórzy na pewno będą się na taki pomysł burzyć, ale fakty są takie, że PKP Cargo jest dziś blisko katastrofy i jeśli chcemy, żeby miało szansę istnieć, to takie kroki są absolutnie niezbędne. PKP Cargo jeszcze nie bankrutuje, ale bez tego być może niedługo by zbankrutowało. Swoją drogą jest to pewien wyczyn, że potrafiliśmy jako kraj uwalić biznesowo kolejowego przewoźnika towarowego, będąc jednocześnie krajem tranzytowym. To bardzo niestandardowe. Congratulations! 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 Niedawno dowiedzieliśmy się, że rząd wprowadza nowy program, który ma zachęcić Polaków do korzystania z ekologicznych środków transportu. Program Mój Rower Elektryczny przewiduje 300 milionów złotych na dotacje do zakupu rowerów elektrycznych, a celem tej inicjatywy jest oczywiście zmniejszenie emisji spalin oraz promowanie zdrowego trybu życia. Czemu w takim razie nie ma też dla normalnych rowerów dotacji, tylko dla elektrycznych? W ramach programu osoby prywatne, samorządy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot do 50% kosztów zakupu roweru elektrycznego, ale nie więcej niż 5000 zł. Dla rowerów cargo i wózków rowerowych przewidywana będzie nawet wyższa dotacja do 9000 zł. Program będzie realizowany w latach 2025-2029, a wnioski można składać na zakupy dokonane od 30 czerwca 2024 roku. Żeby uzyskać dotację, rower musi spełniać kilka wymogów, takich jak nowość, brak leasingu, musi być oznakowany specjalną naklejką, musi być zarejestrowany na policji.
Co ważne, rower musi być wyprodukowany w Unii Europejskiej, a bateria musi umożliwiać jazdę ze wspomaganiem przez minimum 50 km. Ten program ma na celu sfinansowanie zakupu przynajmniej 46 667 rowerów, co ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, obniżając roczną emisję CO2. Kto na tym zyskał? No na pewno jedyna rowerowa spółka notowana na GPW, czyli Dadelo. W 5 dni zrobiła prawie 30% wzrostu. Nic tylko inwestować w spółki rowerowe. Tylko że jest taka jedna, więc macie dość mały wybór, ale zawsze coś. Polska giełda w poprzednich latach nie cieszyła się zbyt wieloma debiutami na głównym parkiecie. Jeśli już coś się trafiło, to bardzo często były to po prostu przejścia z małego rynku New Connect na GPW, a ostatnie głośne wejście na rynek to IPO Murapolu z grudnia ubiegłego roku, ale poza tym to nic się tam nie dzieje. Ale wychodzi na to, że chyba jednak zbliżają się zmiany, bo coraz więcej przebija się informacji o planowanych debiutach właśnie na głównym parkiecie. No po pierwsze mamy Żabkę, która może stać się jednym, nie największym, ale jednym z największych debiutów w historii GPW, a wycena może sięgnąć nawet 8 miliardów dolarów. I debiut planowany jest na wrzesień tego roku, opowiadałem o nim przy okazji zresztą jednego z poprzednich odcinków GPW. Ale to nie wszystko, bo kolejną spółką, która planuje IPO, jest sieć sklepów spożywczych Studenac, która ma placówki na terenie całej Chorwacji i ambicje, żeby stać się drugim Dino na polskiej giełdzie. Planowany debiut może się odbyć według danych i doniesień jeszcze w tym roku. Następna w kolejce jest największa sieć laboratoriów medycznych w Polsce, czyli spółka Diagnostyka, która prowadzi ponad 180 laboratoriów i około 1200 punktów pobrań w całym kraju. IPO prawdopodobnie ma nastąpić na początku przyszłego roku, czyli 2025. A ostatnim na razie znanym kandydatem do obudzenia polskiego rynku debiutów giełdowych jest spółka TTMS, czyli dostawca usług IT. Ta spółka już przeszła procedury związane z prospektem emisyjnym, ale czeka sobie z debiutem na lepsze rynkowe warunki. Z reguły na rynku jest tak, że w czasie hossy giełda przyciąga więcej firm, zdecydowanie więcej niż w czasie bessy, a kiedy nad gospodarką wiszą jakieś czarne chmury, no to założenia dotyczące wycen są bardziej konserwatywne i powściągliwe, a to ogranicza potencjał finansowania, jakie spółka może sobie uzyskać ze sprzedaży swoich akcji. Więc w czasie dobrej koniunktury i hossy dużo łatwiej wywindować wycenę i zdobyć więcej pieniędzy z jakiegoś giełdowego debiutu. Od końcówki 2022 roku tymczasem nastroje na giełdach się zdecydowanie poprawiły i dalej poprawiają. Indeksy rosną, banki centralne coraz bardziej zbliżają się do obniżek stóp procentowych, no a to jeszcze bardziej wszystko zachęca kolejne firmy do sprzedaży swoich akcji. I dobrze, bo giełda potrzebuje nowych spółek. W ostatnim tygodniu ukazała się długo wyczekiwana przez wielu inwestorów rekomendacja dla akcji CD Projektu. I dlaczego była tak wyczekiwana przez środowisko? Ponieważ analityk, który jest za nią odpowiedzialny, zna spółkę lepiej niż mało kto, bo wcześniej sam w tej spółce pracował. Grzegorz Balcerski z domu maklerskiego Trigon przez ponad 2 lata odpowiadał w CD Projekcie za prognozy sprzedaży, identyfikację trendów w branży oraz sporządzanie analiz dla zarządu. Wcześniej podobną funkcję pełnił też zresztą w innym polskim studiu gamingowym, bo w Techlandzie. Cena docelowa wynikająca z rekomendacji, którą Grzegorz Balcerski wydał, to 186 zł za akcję CD Projektu, co przekładałoby się na potencjalny wzrost kursu o dodatkowe 30%. Jednak to nie ceny docelowe są w rekomendacjach najważniejsze. One tak naprawdę najczęściej już podążają za kursem i same w sobie niewiele mówią o spółce. Ważniejsze są założenia, które sobie przyjął analityk i jego ocena sytuacji oraz sentymentu wokół całej spółki. Rekomendacja zakłada powolny spadek przychodów i zysków przez kolejne 3 lata, a następnie skokowy wzrost tych przychodów w 2027 roku do poziomu prawie 4 miliardów złotych i zysku netto do poziomu prawie 2 miliardów złotych. Dynamiczny wzrost wyników finansowych ma być skutkiem roku wydawniczego, kiedy na rynek trafi kolejna duża gra ze stajni CD Projektu. Ostatnim takim rokiem był 2020, kiedy na rynek wchodził Cyberpunk 2077. No i w 2020 roku przychody Redów wyniosły wtedy 2,14 miliarda. Jeśli więc założenia analityka Trigonu są trafne, no to w kolejnym roku wydawniczym te przychody wzrosłyby w porównaniu z ostatnim rokiem wydawniczym o 80%.
5%, a zysk o 74%. I tym, co powinno napędzać poprawę wyników finansowych po 2027 roku, jest też fakt, że CD Projekt od ostatniej swojej dużej produkcji przebudował tak wewnętrzną strukturę, żeby móc pracować nad dwiema grami AAA jednocześnie. A to też oznacza, że od 2027 roku duże gry będą pojawiać się znacznie częściej niż do tej pory, co z kolei powinno przełożyć się na poprawę długoterminowych wyników. No może więc czas na powrót króla gamingu, króla polskiego gamingu, do łask inwestorów. W ciągu ostatnich dni kurs akcji polskiego czempiona górniczego, jeśli tak można o tej spółce powiedzieć, czyli JSW, wzrósł od dołka z 10 czerwca o ponad 25% i akcje są notowane powyżej 30 zł za sztukę. Czyżby więc trend spadkowy trwający nieprzerwanie od lutego powoli dobiegał końca i dołek w okolicach 25 zł został wyznaczony? JSW na pewno korzysta obecnie z odbicia cen węgla koksowego, które zostało wywołane ograniczeniem podaży, a ostatnie dwa dni przyniosły wyraźne dwucyfrowe odbicie cen. Na to wpływ mają dwa czynniki. Po pierwsze ograniczenie produkcji w największej kopalni w Australii z powodu pożaru oraz amerykańskie sankcje wobec rosyjskiej firmy Siewiernaja Zwiezda, która nie może zawierać kontraktów na eksport. Dodatkowo być może inwestorzy już zaczynają grać pod dywidendę, tą mityczną dywidendę z JSW. Czy to jest racjonalne podejście? No to już czas pokaże, ale ja bym akurat tutaj pozostawał dość sceptyczny. To już wszystko w tym giełdowym przeglądzie wydarzeń, który powstał dzięki partnerowi tego odcinka, czyli firmie XTB. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, a więcej informacji o rynkach, giełdzie, gospodarce, inwestowaniu, oszczędzaniu szukaj na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium serwisu, a także na naszych social mediach. Linki do wszystkiego oczywiście znajdziesz w opisie tego materiału. Do zarobienia. Cześć.